Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał 12 i powiedział im: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Ta Ewangelia o 12 apostołach i o braciach Zebedeusza, którym wydawało się, że mają plecy, pokazuje mi osobiście bardzo mocno kondycję człowieka. Człowiek zawsze chce powoływać się na znajomości, na to, że ma plecy, na to, że ktoś tam za niego coś zrobi. I ta Ewangelia właśnie to pokazuje. Dwaj bracia przychodzą do Jezusa i chcą zasiąść po jego prawej i lewej stronie. Chociaż minęło już 10 rozdziałów Ewangelii Marka i widzieli, odczuwali wiele razy Pan Jezus konkretnie mówił im o tym, że w tej posłudze bycia chrześcijaninem nie chodzi o wywyższanie się, nie chodzi o to, by ktoś nas traktował lepiej, wyjątkowo, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby służyć. To apostołowie nadal myślą, że będą królami w myśleniu takim ludzkim, zasiadając po prawej, po lewej stronie, czyli będąc jakby najbliżej króla, będąc najważniejszymi w królestwie. Co znaczy służyć? Dla chrześcijanina być panem to przede wszystkim służyć. Być panem to przede wszystkim mieć władzę, ale nie na sposób złej księżniczki czy złej królowej, która odpycha wszystkich swoich wiernych, wszystkich swoich poddanych, ale być panem, być królem, być władcą, mieć jakąś misję w kościele, oznacza przede wszystkim służyć, to znaczy wykorzystywać tą swoją władzę, tą swoją posługę, tą swoją pozycję do tego, żeby innym ludziom żyło się lepiej, żyło się wygodniej. Czy tak robimy? Każdy z nas musi dzisiaj spojrzeć w lustro i powiedzieć sam o sobie, czy my jako rodzice, jako nauczyciele, jako katecheci, jako wychowawcy mamy wobec innych, wobec swoich podwładnych takiego ducha służby, ducha miłości, czy może po prostu wykorzystujemy naszą władzę po to, żeby tylko nam się lepiej żyło. Jak jest naprawdę, wiemy tylko my sami. Dbajmy o to, abyśmy nie myśleli o rządzeniu na sposób czysto ludzki, ale abyśmy każdą naszą władzę i każdy nasz urząd traktowali jako misję służby do wykonania wobec naszych najmniejszych. Życzę wszystkim spokojnego i dobrego dnia, pięknego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie z Złocieńca.